Dziś znaleźliśmy się wszyscy w obliczu kryzysu, nie tylko ekonomicznego, ale i kryzysu wartości, jaką niewątpliwie dla człowieka jest praca. Zgromadziliśmy się tutaj, wprawdzie niezbyt licznie i dość spontanicznie, po to, żeby powiedzieć wam wszystkim, że naszym zdaniem sprawy zaszły za daleko. Polityka zorientowana na to, żeby budować konkurencyjność i rozwój gospodarki kosztem pracowników, kosztem zmniejszania zarobków oraz pogorszenia warunków pracy osiągnęła już zupełne dno. W tej chwili Polska ma jedne z najniższych zarobków w całej Europie, a jednocześnie jeden z najwyższych odsetek pracowników pracujących na umowach tymczasowych i umowach śmieciowych. Wracając do sytuacji naszej wrocławskiej, ponieważ Wrocław ma ten wątpliwy zaszczyt być miastem, z którego wywodzi się poseł Michał Jaros. Poseł Michał Jaros, który przewodniczył komisji przygotowującej zmiany w kodeksie pracy oraz zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Te zmiany, które są bezpośrednią przyczyną dni protestu, które w tej chwili odbywają się w Warszawie. Te zmiany, które w praktyce znoszą w tej chwili w Polsce 8-godzinny dzień pracy. A 8-godzinny dzień pracy to jest jeden z największych i najważniejszych osiągnięć, historycznych osiągnięć ruchu pracowniczego. Wywalczony w trakcie długich i ciężkich walk, często kupionych krwią i życiem przez pracowników w XIX i XX wieku, teraz te wielkie osiągnięcia socjalne są lekką ręką znoszone, uzasadniając to kryzysem i potrzebą większej elastyczności pracowników w Polsce. Mimo wszystko jesteśmy dumni i zadowoleni z tego, że wystąpiliśmy tutaj publicznie i powiedzieliśmy to, co myślimy o tym, co się dzieje w tej chwili w kraju.